Że lubisz sobie tam dłubać i bla 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 bla. Lubię sobie dłubać i bla bla bla. Miałam przez 2 tygodnie dolinę, jak to się mówi. No byłam przerażona wszystkim. Dobra. A dziś specjalistka do spraw posiadania bliźniaków, kobieta, która na co dzień dba o urodę innych kobiet, w skrócie kobieta odważna i współczesna, Martyna Kluj, Perfect Brown, makijaż permanentny i szkolenia Kołobrzeg. Zazwyczaj wszyscy z Poznania przyjeżdżają do nas do Kołobrzegu po to, aby odpocząć, a ty przyjechałaś na dłużej i zostałaś. Dlaczego? Tak, zgadza się, przyjechałam na dłużej. Ponieważ poznałam tutaj miłość swojego życia i od jakichś 5-6 lat jestem tutaj bez przerwy, znamy się troszkę dłużej, więc już bywałam tu wcześniej, ale tak już na stałe, no to takie 5-6 lat, że jestem i póki co myślę, że będę. Czyli gdzie możemy Cię znaleźć w Kołobrzegu? W Kołobrzegu mam salonik na ulicy Budowlanej 3, naprzeciwko wieży Ciśnień. I jakie dokładnie tam świadczysz usługi? Co tam się dzieje ciekawego? Głównie jest to makijaż permanentny. Jest to moja pasja, na tą chwilę największa. Wcześniej też zajmowałam się stylizacją rzęs, ale na tą chwilę są to makijaże permanentne oraz szkolenia z makijaży permanentnych brwi. I takie dodatkowe usługi jak lipoliza iniekcyjna oraz mezoterapia i głowa. A co to jest ta lipoliza? Usuwanie tłuszczyku zbędnego, małego, większego, za pomocą zastrzyków, które rozpuszczają tłuszcz, metabolizując go przez wątrobę, usuwając z organizmu. Także to jest taki zabieg, że tak powiem, dodatkowy, ale głównie jednak faktycznie te makijaże permanentne to jest coś, co lubię najbardziej. A jakie są, bo akurat jeżeli chodzi o tą lipolizę, jestem bardzo ciekawa, bo gdzieś widziałam zdjęcia i ten efekt przed i po i naprawdę widać różnicę. Widać. Więc jakbyś mogła coś więcej na ten temat powiedzieć. Widać różnicę, to prawda. Jest to zabieg naprawdę fajny, który przynosi duże efekty. Sama jestem przykładem jego, ponieważ po ciąży poddałam się jemu i jestem bardzo zadowolona z efektów. Lipoliza iniekcyjna to zabieg, który usuwa zbędny nadmiar tłuszczu, metabolizując go przez wątrobę. Usuwamy go z organizmu. Tydzień później nie powinniśmy pić alkoholu oraz jeść tłustych rzeczy, z uwagi na to, żeby tej wątroby zanadto nie obciążać. Jednakże faktycznie efekty są super. Panie przychodzą na przykład już po jednym zabiegu, a powinniśmy ich zrobić tak z 3 w serii, co 3-4 tygodnie. A już po jednym zabiegu faktycznie te efekty są super. Panie wracają, żeby robić kolejny, bo faktycznie jest to zabieg szybki, krótki i wydaje mi się, że efektowny. Sama powiedziałaś, że skorzystałaś z takiego zabiegu. My zresztą też pierwszy i drugi odcinek gdzieś jest w temacie kobiet ciężarnych i po porodzie i tego wracania do formy. Więc w tym przypadku karmienie piersią jest przeciwwskazaniem do takiego zabiegu? Tak, generalnie wszystkie zabiegi z kosmetologii, medycyny estetycznej to raczej ciąża oraz karmienie piersią jest przeciwwskazaniem do tych wszystkich zabiegów. Kolejny zabieg to mezoterapia i głowa, czyli co? Zgadza się. To jest zabieg, który pomaga nam w tym, żeby buźka nasza na przykład, bądź skóra również głowy, była ładniejsza, bardziej odżywiona, napięta, nawilżona, rozpromieniona, bez przebarwień. Generalnie ładniejsza. Fajny zabieg na jesień, na zimę, też robimy go w serii. Wydaje mi się, że to jest fajna inwestycja w naszą skórę. Raz w roku jakby taką serię sobie zafundować, to byłoby naprawdę coś fajnego dla każdej z nas. A jest jakiś wiek, od kiedy proponujesz takie zabiegi? Nie ma. Ma to znaczenie? Wiadomo, no bardziej nie można. Bardziej kondycja skóry. Bardziej tu chodzi o kondycję skóry.
Także wiadomo, no, ampułka przeciwzmarszczkowa nie będzie dla dziewczyny, która ma 20 parę lat, ale jeżeli dziewczyna, która ma 20 parę lat ma przebarwienie, to dlaczego nie użyć ampułki na przebarwienie? Także myślę, że spoko. Jeszcze miałam się zapytać a propos szkoleń, bo ostatnio odbyło się takie szkolenie u ciebie. Nie boisz się tego, że gdzieś mając te usługi szkolenia tworzysz sobie konkurencję? Nie boję się. Nie boję się, ponieważ wydaje mi się, że zawsze dla każdej z nas starczy klientek, obojętnie ile ich nas będzie, to klientek zawsze starczy dla każdego, ponieważ ten rynek jest coraz większy. Panie są coraz bardziej też zainteresowane takimi usługami. Także myślę, że raczej nie. Fajnie jest szkolić innych ludzi i przekazywać swoją wiedzę. Bardzo mi się to podobało. Także myślę, że śmiało jak najbardziej takie szkolenia w przyszłości będę dalej chciała wykonywać. Twój najpopularniejszy zabieg to makijaże permanentne, rozumiem. I to brwi głównie. Głównie brwi. To jest najczęstszy zabieg, jaki wykonuję. No. Jeżeli chodzi o makijaż permanentny, to jakie są obawy najczęściej? Jeżeli chodzi o, przychodzi do ciebie klientka, pierwszy raz zastanawia się i czy słyszałaś jakieś mity dotyczące tego? Znaczy mity. Często panie przychodzą i żeby nie był za mocny, żeby nie był czarny, gdzie czarnego koloru w ogóle nie powinniśmy używać, jeżeli chodzi o brwi w każdym razie. Także to jest często powiedziane, tylko nie czarny, gdzie czarny no to nie może być. Jakie mity jeszcze są? Pewnie czy boli zabieg? Tak, to jest tak. Pierwsze pytanie praktycznie każdej pani, czy będzie bolało. Ja zawsze mówię, że nie wiem, czy będzie bolało, ponieważ każdy z nas jest inny, każdy ma inny próg bólu. Jedną panią będzie boleć, drugą nie będzie boleć. Jedna pani jest taka, że miałam takie przypadki, że o dziwo pani w trakcie zabiegu zasnęła. A były takie przypadki, że pani cały czas mówiła, że ją boli i to bardzo boli. Także to zależy od człowieka. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, jak będzie w danym przypadku. Także wychodzi to dopiero tak, jak się to mówi w praniu. Też gdzieś sama słysząc o mitach dotyczących tego makijażu, słyszałam, że boimy się tego, że trzeba zgolić brwi. Nie. To na pewno tak nie jest. To faktycznie jest jakiś zdecydowanie mit. Ale myślisz, że to się skąd bierze, że kiedyś kobiety, nie wiem, gdzieś robiły sobie u kogoś, ktoś nie był profesjonalistą, mogło i faktycznie tak te brwi się goliło i było takie myślę, markery że mogło typowe? Tak być, że ktoś może kiedyś tak robił, jakieś osoby może faktycznie nie umiejące robić to dobrze, ale no na pewno tak się nie robi, nie powinno tak się robić i nie, to jest mit. A to jest jakaś forma tatuażu? W pewien sposób tak, chociaż jest on dużo płycej robiony, nie tak głęboko jak tatuaż, bo tatuaż starczy na no, do końca życia, chciałbym być na wiele lat, ale raczej do końca życia. A makijaż permanentny to jednak kiedyś robiono tak na dłużej, bo był on też właśnie głębiej, bardziej był to tatuaż. Teraz makijaż permanentny to makijaż permanentny, a nie tatuaż, czyli robimy go dosyć płytko, powierzchownie, po naskórku. I z czasem on znika. I to bardzo dobrze, że znika. Panie, zauważyłam, jest taka tendencja już teraz, że są bardziej świadome. Jakiś czas temu, parę lat temu, czasami panie przychodziły i jakby tak nie były zadowolone do końca z tego, że ten makijaż znika, bo przecież ona zapłaciła za niego tyle i tyle pieniążków, a przecież on po roku czy po dwóch zniknął w jakimś tam stopniu. Teraz już tych pani jest zdecydowanie mniej, które mają takie właśnie obawy. Ponieważ jest to dobrze, że on znika, bo zmienia się nasza buzia, zmienia się moda, zmienia się nawet to, co nam się podoba. Więc lepiej przyjść co rok, co dwa, go odświeżyć i mieć na tym kontrolę, niż chodzić potem w brwiach przez 10 lat, które niekoniecznie już do nas pasują. Także to bardzo dobrze, że on schodzi i w tym momencie, jeżeli on schodzi, jest właśnie makijażem permanentnym, a nie tatuażem. Czyli już wiemy, że nie jest to coś na całe życie. Tak jak nazwa teoretycznie by wskazywała, tak. Że makijaż permanentny tak, nie jest. Tak. Czy taki makijaż osłabia gdzieś nasze włoski? Nie. Czy nie ma żadnego znaczenia. Żadnego wpływu. Czyli już powiedziałaś, że koloru czarnego się nie używa. Nie, czyli zakazane. Gdyby na przykład taka czarna dziewczyna z czarnymi włosami jak ja, to jaki to jest odcień jakiegoś ciemnego brązu? Tak, wszystko to są brązy, od jasnych do ciemnych, od ciepłych do zimnych. Także dobieramy go do urody. Ale jednakże na pewno to nie będzie kruczoczarny, czarny. Będą to brązy tylko i wyłącznie. Czyli nie ma tutaj takiej możliwości, jak chyba kiedyś było, że te kolory się gdzieś przebarwią z stylu, że jest taka się możliwość. Fioletowy. Jest ale taka to możliwość. Jest, dlaczego tak się dzieje? Ponieważ pigmenty w sobie, na przykład ciepłe, mają dużo czerwieni w sobie.
z czasem, gdy składowe tego pigmentu wybarwiają się, no to czerwonego z uwagi na to, że było najwięcej, gdzieś tam on zostaje. W tym momencie jest ta poświata czerwona. Dlatego też lepiej właśnie przyjść na takie odświeżenie brwi co rok, co dwa i gdzieś tam kontrolować również ten kolor, niż dopuścić do tego, że faktycznie ta czerwień gdzieś mocno nam wybije. No i też jest to spowodowane na pewno jakimś odcieniem skóry danej pani. Jedna z nas ma jasny, ciepły odcień skóry, druga zimna. No i też w tym momencie ma to wpływ na to, jak będzie podbijany dany kolor. Czasem jesteśmy to w stanie gdzieś tam przewidzieć, czasami niestety nie jesteśmy. Ale właśnie z uwagi na to, że wracamy teraz częściej na odświeżanie tych brwi, no to raczej rzadziej są takie sytuacje, gdzie ten kolor jest wybarwiony jakoś mocno w każdym razie. A jaki jest proces jakby gojenia się tego? Proces gojenia? Jest to generalnie rana, trzeba o tym pamiętać, także dbamy mega o higienę. Dbamy o to, żeby gdzieś tego nie dotknąć, nie zabrudzić, nie chodzić przez jakieś pierwsze dni na saunę, solarium, basen. Dwa dni nie powinniśmy też jakoś przemaczać tego wodą, żeby faktycznie się to zagoiło porządnie. I proces gojenia trwa z reguły około 7 dni. Około to jest tydzień. Jakaś pielęgnacja kremami nawilżającymi, czy raczej nie? Ja rekomenduję gojenie na sucho, tak zwane, czyli przemywanie, przecieranie oftalmoseptem, ale akurat unikanie jakichś tam maści czy kremów, ponieważ też panie są różne. Jedna pani nakremuje to okej, inna zrobi mega grubą warstwę, gdzie właściwie to będzie odwrotny skutek niż zamierzony. Najlepszy okres na makijaż permanentny to okres taki jesienny. Tak, nie lato, jesień jak najbardziej. Nie lato po słońce. Tak, nie lato po słońce, nie powinniśmy brwi opalać przez na pewno 2 tygodnie. Także półlecie jest idealny czas na to, żeby wykonać makijaż permanentny. Zima jak najbardziej również, bo też nie ma słońca. A wiosna już znowu troszkę mniej, no bo to słońce się coraz częściej pojawia. Czyli to jest taki jedyny zabieg, gdzie ten okres pół roku ma nie, nie jedyny. Mezoterapia przykładowo, czyli poliza. Też po tych zabiegach nie powinniśmy wychodzić stricte na słońce i się opalać na plaży. Jeżeli chodzi o twarz, zabiegi na twarz, no to na przykład z uwagi na możliwość wystąpienia przebarwień. A jeżeli chodzi o lipolizę, też nie jest wskazane wyjście później na plażę. Teraz przechodząc do Twoich klientek. Jakie masz wrażenie, to są kobiety, które do Ciebie przychodzą? Fajne. Mam szczęście do fajnych klientek. Są one coraz bardziej odważne, coraz bardziej pewne siebie. Wiedzą bardziej, czego chcą. Chociaż oczywiście też przychodzą czasem takie panie, które zdecydowały się na te brwi może pod wpływem jakiegoś impulsu albo na mowę koleżanki i są bardzo przerażone tym faktem, że u mnie są, ale później okazuje się, że była to dobra decyzja i wszyscy są z tego zadowoleni. Ale faktycznie jest tych pani takich świadomych i odważnych coraz więcej. Jak Twoim zdaniem zmienia się moda na ten makijaż? Zmienia się to bardzo. Kiedyś, parę dobrych lat temu, około nie wiem, 10, nawet 15, były takie brwi bardziej cienkie, długie, czarne i takie właśnie tatuaże, nie? Co były więzienne takie, brwi więzienne. Takie mocno rzucające się w oczy. Tak, niby cienkie, ale mocno rzucające się w oczy. Później te brwi były grubsze, ale dalej mocne, intensywne, równomierne. Na tą chwilę, już od paru lat, te brwi są bardziej naturalne. Co prawda nie są one cienkie. Są bardziej grube, jednakże cieniowane, pudrowe. Nazywa się to ombre. Cieniowane, pudrowe, a ombre to jest jedna nazwa? Tak, to jest nazwa? Generalnie jedno to samo, tylko że gdzieś tam takie różne nazwy własne ludzie wymyślają. Ale generalnie chodzi o to samo. Że nie są one równomierne, tylko cieniowane, co też w efekcie daje bardziej naturalny wygląd. Nie są one takie toporne, nie są ciężkie, tylko właśnie bardziej przypominają nasze naturalne brwi. Z tego co wiem, skończyłaś dziennikarstwo i komunikację społeczną, a zajmujesz się zupełnie czym innym. Dlaczego? Co się wydarzyło? Zgadza się. Jednak po studiach faktycznie praca w dziennikarstwie, no to ciężko ją znaleźć, nawet w Poznaniu.
Może jakbym mieszkała w Warszawie, byłoby to troszeczkę łatwiejsze, ale nawet Poznań jest jakimś takim miastem, które proponuje super pracę po takim kierunku. No i też wtedy poznałam Rafała i wyjechałam troszkę nad morze, byłam trochę tu, trochę tam, więc na pewno nad morzem takie wykształcenie nie było mi przydatne, ani pomocne w niczym. No i chyba właśnie z tego powodu wymyśliłam sobie, że będę robić rzęsy. No i robiłam je 7 lat, a w międzyczasie wpadłam na pomysł robienia makijaży permanentnych. No i to już trwa od lat 6. Także faktycznie dziennikarstwo do robienia makijaży permanentnych jest daleka droga, ale jestem zadowolona, że tak wyszło. A myślisz, że cechy charakteru gdzieś ci pomogły, czy przeszkadzały? Bo wydaje mi się, że dziennikarstwo to właśnie gdzieś ta przebojowość i taka... Pewność siebie? Tak. A, na pewno. A jeżeli chodzi o makijaże, to nie można się bać tego, co się robi. Delikatność. Nie może być tak, że ja jestem niepewna swojej pracy. To czasem jest tak, że pani jest niepewna, jak przychodzi do mnie, bo nie wie, co to będzie, jak to będzie. I ja powinnam ją przekonać do tego, że będzie super. Więc na pewno taka pewność siebie. Ale też w mojej pracy obecnej jest ważna taka staranność, dokładność, poczucie estetyki. Na początku wspomniałam o tym, że masz bliźniaki. Jaka była twoja reakcja, jak dowiedziałaś się, że to będzie ciąża bliźniacza? No najpierw miałam przez 2 tygodnie... Dolina, jak to się mówi. Miałam dolinę przez 2 tygodnie. No, byłam przerażona tym faktem, szczerze mówiąc. Nie spodziewałam się takiej informacji u lekarza. Myślałam, że będę miała jedno dziecko. To było już na pierwszych badaniach. Tak, to było praktycznie chyba po tygodniu, jak zrobiłam test ciążowy, czy coś w tym stylu. Także no, szok był olbrzymi i taki na początku, w moim przypadku w każdym razie, no nie byłam zachwycona tym faktem, szczerze mówiąc. Ale nie byłaś zachwycona, bo bałaś się czego? No byłam przerażona wszystkim. Myślałam, że ja jestem jedynaczką. Mój partner jest jednakiem. I tak jakoś myśleliśmy, że będziemy mieli jedno dziecko, szczególnie, że też nie mamy już 18 lat. A tutaj nagle dwójka, więc totalny szok. Szczególnie, że też planowałam dalej kontynuować pracę, jak najszybciej wrócić do pracy, co okazało się później jak najbardziej do zrealizowania, ale na początku, gdy dowiedziałam się, że to będą bliźniaki, to wydawało mi się, że to będzie nierealne. Więc to też na pewno miało wpływ. Z kolei Rafał był szczęśliwy od początku właśnie, co mnie zaskoczyło. No w sumie nie zaskoczyło, nie powinnam się dziwić, że był szczęśliwy, ale faktycznie było mi mega miło, bo był bardzo zadowolony z samego początku i tak jak ja nie mogłam przez pierwsze dni oswoić się z tą myślą, no to on twierdził, że będzie super. No i chyba faktycznie miał rację. Też się tak właśnie w kontekście facetów zastanawiam, ciąży bliźniaczej, że gdzieś... kobieta, czujemy się wyjątkowo będąc w ciąży bliźniaczej, bo wiadomo, to jest ciąża bliźniacza i nie każdy w niej jest, ale chyba dla faceta to jest taka szczególna. No faktycznie, to szczególne masz rację. Wyróżnienie. Masz rację, no bo kobieta kobietą, a facet to już w ogóle pomyśli, że jest ta naprawdę. Jego męskość tak. Jest tutaj. Wyjątkowo wyjątkowa. Tak, dokładnie. Najlepsze chyba określenie tu. Tak. A jak wygląda to twoje życie z bliźniakami? Super, jestem bardzo zadowolona z niego. Nie narzekam. Czasami właśnie ktoś może powiedzieć, że znaczy czasami często jest tak, że idę na spacer na przykład i mijają mnie ludzie, generalnie jestem sensacją, najczęściej promenadę, bo bliźniaki, jeszcze najczęściej pies ze mną albo pod wózkiem leżącym i jedzie na dole, dolnym pokładem. Także ogólnie dużo osób się zatrzymuje albo się obraca. No i często też, ale pani musi być ciężko, a ja zawsze mówię, nie jest mi ciężko. Moje dzieci akurat są, wydaje mi się, dosyć grzeczne, mam nadzieję, że tak zostanie. Albo to nie wiem, czego sprawa. W każdym razie uważam, że wcale nie jest źle. Myślałam, że będzie dużo, dużo gorzej. I póki co jestem bardzo zadowolona z tego faktu, jaki zaistniał. A czułaś się troszkę wyjątkowo w ciąży? Bo tak, gdzieś bardzo. Zawsze te bliźniaki, mam wrażenie, są takie... Ale nie dlatego, że bliźniaki. Ogólnie w ciąży. Podobało mi się bycie w ciąży. Fajny to był okres. Dobrze się czułam. Ładnie wyglądałam. Dużo robiłam, bo i chodziłam do pracy. Może trochę mniej, ale też dużo odpoczywałam. I było dużo czasu na takie inne rzeczy, które normalnie w pędzie życia nie ma na to czasu. Także mi się bardzo podobało. Ale czułam się wyjątkowo. Może też za sprawą bliźniaków, ale w ogóle z uwagi na to, że jest ten brzuszek. Taki fajny. Ja przynajmniej tak słyszałam, że ciąża bliźniacza zazwyczaj jest określana z góry jako ciąża zagrożona. Tak to było. Prawda, tak było? Tak, jak wyjechaliśmy nawet na wakacje, co prawda było to tylko do Pragi. I zadzwoniłam z, już nie pamiętam w jakiej sprawie, do lekarza mojego prowadzącego. O coś zapytać, już nie pamiętam o co.
i przypadkiem gdzieś tam wyniknęło, że jesteśmy w tej Pradze, no to ogólnie on bardzo był niezadowolony, że tam wyjechałam. I co mnie też zaskoczyło, no przecież Praga to nie jest koniec świata, a on bardzo, znaczy powiedział, że jestem niepoważna generalnie, że tam pojechałam, nie? Także tak faktycznie, tą ciążę chyba się troszkę traktuje, nie? Od początku, obojętnie jak ona się toczy. A jak rozwiązanie ciąży? Rozumiem, że chyba była cesarka. Tak, w tym przypadku. Cesarka była. Podobno przy bliźniakach, w każdym razie tak mi mówiono, jest to najbezpieczniejsza forma rozwiązania. Także była to cesarka. No ogólnie straszne przeżycie, szczerze mówiąc. Co faktycznie nie należy do przyjemnych rzeczy. Dobrze, że to szybko minęło. No i co? Potem byłam 17 dni w szpitalu. Oj, to bardzo długo. Tak, było bardzo długo. Co prawda pierwszego dnia właśnie miałam taką fajną niespodziankę. Mój chłopak właśnie, bo to był tak, to był COVID ogólnie, więc on przez 17 dni, tak jak byliśmy tam, nie mógł zobaczyć dzieci. Więc to było dosyć przykre, delikatnie mówiąc. Ale za to zrobiono taką mega niespodziankę, że wszedł na dach z wielkim transparentem "Kocham was" i balonami różowymi oraz niebieskimi, które puścił później w niebo. Także ogólnie wszyscy w szpitalu też właśnie to widzieli przez okna i no, był to główny temat, podejrzewam, przez cały jeden tydzień, albo przez całe 17 dni. No, tak chyba było, no. Było wzruszenie? No pewnie, bardzo duże. A propos bliźniaków, istnieje takie powiedzenie, że bliźniaki mają szczególną więź między sobą, a u ciebie jeszcze jest przykład chłopczyka i dziewczynki. Czy jest taka zależność, widzisz to? Wydaje mi się, że są jeszcze troszeczkę za mali, żeby takie zależności były widoczne. Najbardziej to zgodni są wtedy, kiedy coś rozrabiają, to faktycznie trzeba przyznać. Ale wydaje mi się, że takich więzi jeszcze ciężko zauważyć na tym etapie życia. Myślę, że będzie to bardziej gdzieś tam, jak pójdą do szkoły, przedszkola, studia, bardziej takie chyba klimaty, będzie to bardziej widoczna taka więź między nimi, bo teraz właściwie oni są cały czas razem, rzadko kiedy jest taka sytuacja, że gdzieś tam są rozdzieleni, więc raczej chyba ciężko mi to teraz określić. Ja mam zawsze taki też widok gdzieś bliźniaków, oczywiście gdzieś to na filmach widać w internecie, że te bliźniaki śpią obok siebie przytulone, nie. Jak się od razu urodzą, to nie było czegoś takiego. Nie, moje dzieci się gryzą nawzajem. Czyli to takie przeciwieństwo bliźniaków trochę. Mi się wydaje, że te zdjęcia, co w internecie widać, to takie są trochę wyreżyserowane chyba. Nie sądzę, że bliźniaki tak są ze sobą żyte i tak się kochają, żeby tak spać, czy tak jakoś traktować. A to są bliźniaki jednojajowe? Nie, dwujajowe. Także oni są różni. To tak jak rodzeństwo. Dwujajowe bliźniaki są tak jak rodzeństwo, czyli że mogą być do siebie podobne, albo wcale nie muszą. Czyli akurat u ciebie jest nie dość, że płeć... Tak, różne charaktery i różny wygląd. A widzicie już gdzieś podobieństwo do siebie? Nie czy to wiem. Jeszcze za wcześnie? Za wcześnie chyba. Nie wiem, nie. A ile teraz mają? Dzięki. Teraz mają 21 miesięcy. W styczniu 2 lata. No będzie. Właśnie, to niedługo imprezka tak, urodzinowa. Tak, dokładnie. Czy jest coś, co cię zaskoczyło w byciu rodzicem? Szczerze mówiąc, myślałam, że będzie gorzej. Że będzie dużo trudniej i w sumie zaskoczyłam się, że wcale nie jest tak źle. Jednak człowiek i tym samym kobieta ma w sobie faktycznie tą taką intuicję, że nawet jeżeli w życiu nie miała styczności z dzieckiem, a tym bardziej dwójką na raz, to pomimo wszystko i tak wie, co robić i jak robić, chociaż tak mniej więcej. I faktycznie gdzieś tam to wychodzi. Tak jest w moim przypadku. Także jakichś takich super zaskoczeń nie miałam w swoim życiu. Póki co całe szczęście oczywiście, bo też dzieci moje ani dużo nie chorują, ani nie są, wydaje mi się, bardzo kłopotliwe. Więc póki co jest okej. I wcale takich dużych zaskoczeń nie przeżyłam jeszcze. Jak wyglądał twój czas po powrocie do domu ze szpitala? Już mówię po tym całym połogu i tak dalej. I takiego funkcjonowania, czyli nie wiem, dwie butle na raz, spanie w tym samym czasie. Wszystko robili w tym samym czasie, czy raczej totalnie inne pory? Nie, właśnie wszystko. Było tak spoko, żeby oni byli raczej wszystko robili w tym samym czasie, czyli raczej spali w tym samym czasie, budzili się w tym samym czasie, więc faktycznie ja też miałam czas, żeby chwilę
się położyć. W nocy też nie miałam jakichś takich zarwanych, że nie spałam całych nocy, nie. Oni się budzili co 3-4 godziny na jedzenie, jedli i szli spać dalej, także nie, ja nie znam, pomimo że mam bliźniaki, nie znam czegoś takiego jak nieprzespane noce. To tylko pozazdrościć. A czy zmieniło się twoje patrzenie na samą siebie od momentu, jak stałaś się mamą? Coś się zmieniło w twojej głowie, tak mentalnie? Może taka czuję się bardziej odpowiedzialna. Odpowiedzialna i taka bardziej dorosła. Wydaje mi się, że w ogóle jestem taka dosyć młodzieżowa w dalszym ciągu. Pomimo, że lata lecą, to nie czuję się na ten swój wiek i uważam, że jestem wiecznie taka właśnie młoda. Ale faktycznie jednak dziecko tak budzi taką większą odpowiedzialność i czasami poważniejsze spojrzenie na pewne rzeczy może. Ja też mam wrażenie, że takie budzi poczucie lęku. Że masz takie podświadomie, że się po prostu czasem bardziej boisz. Boisz się? O dziecko. O dziecko, mówię, tak, tak, tak myślę sobie. Tak, oczywiście, że tak. No na pewno jest tak, że nagle nie myślisz tylko o sobie, tylko też właśnie o kimś, nie? I cały czas jednak wszystkie też plany, czy prywatne, czy zawodowe, jednak trzeba pogodzić z tym dzieckiem albo dziećmi. A uważasz, że coś ci nie wypada? Nie. Nie masz takiego podejścia? Nie, nie uważam, że jestem mamą, coś zmienia w tej kwestii. Wręcz nawet wydaje mi się, że matce więcej przystoi, w sensie, nie wiem, ma prawo być zmęczona, ma prawo nie mieć humoru. Dlaczego by nie? Ma prawo wyjść sobie gdzieś wieczorem, no bo trzeba też się rozerwać czasami. Szczęśliwe dziecko to szczęśliwa mama, czy jak to się mówi? Tak, ja bardzo dobrze powiedziałaś. Z tego założenia i tak właśnie też wydaje mi się, że trzeba funkcjonować. Nie rozumiem takich mam, które są nagle mamami i zapominają, że są kobietami i zapominają o tym, że można się pomalować, albo można wyjść gdzieś z koleżanką, albo zrobić coś dla siebie, albo iść do pracy, albo rozwijać jakąś swoją karierę. Także wydaje mi się, że mamie wypada wszystko, nawet więcej. Czyli polecasz macierzyństwo. Bardzo. Podsumowując. Bardzo, jak najbardziej nawet z dwójką dzieci. Czyli planujesz dalej dzieci, nie. Czy już jednak zakończyłaś? Tak? Nie, już bez przesady. Myślę, że na razie starczy. Może jakbym była młodsza, to nie mówię, że nie. Ale już na tym etapie życia nie mówię, że jestem jakaś nie wiadomo jak stara oczywiście. Ale myślę, że chyba lepiej się już teraz skupić na tej dwójce. Na 200%. Macie jeszcze pieska w domu. Mamy. Jak ta relacja z dziećmi? Bo pies był od zawsze. Znaczy no, od zawsze on był naszym dzieckiem wcześniej. No teraz już jest super. Teraz pies czuł się bardzo w rolę, aż za bardzo, bo na początku dzieci bardzo unikał i wręcz chyba ich nie lubił. A teraz aż za bardzo się wczuł w rolę, ponieważ atakuje wszystkich ludzi na spacerze. Wszystkich obszczekuje, kto nas mija, więc stał się takim, no, takim drugim tatą, można powiedzieć. I przyjął ich do stada troszkę. Tak. Fajnie jest. Fajnie, wszyscy razem. Czyli szczęśliwa rodzina, tak. Zadowolona mama, prowadząca swój własny biznes, polecająca macierzyństwo, do tego pies na spacer odstrasza wszystkich, tak. Kochający tata. To jak na dzień dzisiejszy wygląda twoje życie z prawie 2-letnimi bliźniakami? Wygląda tak, że chodzę do pracy tak najczęściej 3 razy w tygodniu, a resztę dni spędzam z moimi dziećmi. Bo wychodzę z założenia, że nie po to zdecydowałam się na dziecko, żeby gdzieś tam w tych w sumie najmłodszych latach było 5 razy w tygodniu w żłobku. Jednak chciałam być mamą świadomie i czekałam na to i cieszę się z tego, że jest jak jest i możemy spędzać razem czas, ale też nie wyobrażam sobie zrezygnować z pracy całkowicie. W sumie pierwsze wywiady robiłam z tego co pamiętam miesiąc po porodzie, także zrobiłam tak, że i troszeczkę jestem tutaj i jestem również w dużej części w domu. A widzisz się w takiej pracy typowej od 8 do 16 u kogoś? Nie. Daje ci duży komfort pracy u siebie? Oczywiście kiedyś pracowałam w takich pracach i to nie raz, ale na tą chwilę nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Jestem taką osobą, że nie lubię jak ktoś mówi mi kiedy mam przyjść albo kiedy mogę wyjść. Lubię zachodzić wtedy kiedy ja chcę i przychodzić wtedy też kiedy ja chcę. Także nie. Nie wyobrażam sobie takiej pracy i wydaje mi się, że mam naprawdę duży luksus, że jestem sobie sama szefem.
A doceniasz to bardziej teraz, czy wcześniej też sprawiało Ci to przyjemność? Też, ponieważ wcześniej też dużo wyjeżdżaliśmy, czy nawet odwiedziny rodziców moich. Mhm. Też nie muszę gdzieś tam jechać do nich na 2 dni i szybko wracać, bo do pracy trzeba iść. Tylko faktycznie jestem w stanie ten czas sobie tak wygospodarować, że też jestem w stanie poświęcić swój czas. A wcześniej były to na przykład wyjazdy, czy wakacje, jakieś tego typu rzeczy. Podsumowując, jeżeli zastanawiałyście się nad makijażem permanentnym, oczywiście polecamy Martynę. Chyba wyjaśniłaś wszystkie mity dotyczące tego zabiegu. I idealna pora na te zabiegi, okres jesieni, czyli teraz. Jeżeli się jeszcze nie zapisałyście, to zapisujemy się. Mamy czas przed świętami, wtedy będziemy wyglądały jak petardy. Dokładnie. Więc serdecznie zapraszamy. A ja bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję, było mega miło.